Jeszcze niedawno, a mianowicie prawie rok temu, robiłem sobie zdjęcie z Filipkiem, czyli kilkukrotnym uczestnikiem Fame MMA. Dzisiaj jestem w takich rękawicach, właśnie przypominam to zdjęcie, jest tutaj. Zostaw łapkę w górę, nie mam jak pokazać, zostaw subskrypcję, ponieważ obiecuję ci, że będzie się działo. Dzisiaj napisałem do zawodników Fame MMA 7. Witaj, czekam cię, witam was w kolejnym odcinku z pisania do 100. Dzisiaj zawodnicy Fame MMA 7. Wybaczcie, że jestem w okularach, ale bardzo mi tu świeci słońce, a tak mi jest po prostu wygodniej. Zostaw na początku łapkę w górę, dużo i robimy kolejne części. Subskrybuj kanał, ponieważ lecimy w niesamowitym tempie w górę. No i tutaj mój Instagram, na którym wszystko się dzieje. Jeśli mnie zaobserwujesz, otrzymasz spam like na profilu, więc warto. A ja się nie przedłużam, zapraszam do wiadomości z zawodnikami Fame MMA 7. Na początku napiszcie w komentarzu, czy oglądacie galę Fame MMA 7 oraz swoich faworytów. Okay. Fame MMA, siódma już edycja, która odbędzie się 5 września i oczywiście jest 9 walk, wielu zawodników, do których oczywiście napisałem na Instagramie, zobaczymy, czy odpisali. Pierwszy Popek, który nie odpisał: cześć, chciałbym kupić pay-per-view do gali swojego linku, gdzie go mogę znaleźć, pozdrawiam. I właśnie takie oto zadawałem pytanka, więc nawet była szansa, żeby odpisali, ponieważ z tego, ilu widzów wykupi z ich linku pay-per-view, to oczywiście oni mają procent, mają jakieś tam dane stawki, więc wiadomo, jeśli mi pomogą, to również na swoją korzyść. Popek nie odpisał. Marta Linkiewicz, która to już najwięcej walk ma jako kobieta oczywiście w tej konfederacji, w Fame MMA oczywiście. No i nie odpisała niestety. Marta Rentel, czyli jej rywalka Marty Renty nie odpisała. Lupa nie odpisał. Aroy Tańcura nie odpisał. Paweł Tyburski nie odpisał. Marcin Najman też nie odpisał. Mariusz Słoński nie odpisał. Lecimy w górę. Kamil Hasan również nie ma. Wiewiór Official też nie ma. Maciej Szewczyk, Szewcu, mamy. O, wysłał link, dziękuję. Okej, okay, bo napisałem oczywiście, że chciałbym kupić pay-per-view do gali z twojego linku, gdzie go mogę dostać. Czyli mamy pierwszą odpowiedź. Macie tu jego linka, ponieważ będzie może więcej odpowiedzi, więc wszystkie linki zawodników, którzy mi odpisali, dam w opisie, żebyście mogli wy może ich nagrodzić, jeśli będziecie kupowali pay-per-view. To właśnie może tych zawodników, którzy mi odpisali, będzie na pewno fajnie w sumie tak jakoś zrekompensować to, że ja nie kupię tego właśnie z ich linku. Szewcu, pierwsza odpowiedź, mega fajnie. Lecimy wyżej. Damian Zduńczyk-Stifler. Muszę odpowiedzieć, tu masz. Nie wysłał mi linka, ale wysłał właśnie relację pay-per-view Fame. No i mega fajnie. Ze Stiflerem już pisałem wcześniej. Pozdrawiam Jeżola, jeśli to ogląda. Ponieważ mieliśmy właśnie tą ulubioną piosenkę właśnie z moim kumplem Wjazd na klub. Pisałem do niego na jakiejś imprezie, że tego nie ma już na YouTubie. On haha, już usunięte. I później znowu, że mam prośbę, czy to będzie. Siema, poważna sprawa. Sprawa poważna, morda, on już jej nie ma. Czyli jest nie do odzyskania, że niestety. Więc jakoś tak zakończyła się przygoda z piosenką Wjazd na klub od Wyzwanych, chociaż bardzo ją lubiliśmy śpiewać właśnie z moim kumplem Jeżolem. Dobra, lecimy dalej, przesyłam w górę. Adrian Polak nie ma oczywiście. Tomek Olejnik, siema, czekam na linka. Okej, okay, czyli on czeka na linka. Też odpisał, 334 tysiące obserwujących. Stifler ma więcej, bo Stifler ma chyba prawie 500 000. Tak, 435 tysięcy, więc dzisiaj ładne liczby nam odpisują. Trzeci zawodnik Fame MMA. Lecę wyżej. Kasiusz nie ma odpowiedzi. Piotr Tyburski nie ma odpowiedzi. Krystian Wilczak, Krycha, wyświetlił, a nie odpisał. Co jest? 55 tysięcy obserwujących. Znowu się zdarza tak, że wyświetla, a nie odpisał. Więc nie chciał wysłać linka specjalnie, szkoda. Amadeusz Ferrari, nie ma odpowiedzi. I to jest tyle, to było na tyle, ponieważ 9 walk to jest 18 zawodników, choć chyba do wszystkich nie napisałem, bo ktoś tam chyba nie miał Instagrama, z tego co wiem. I to było na tyle. Szewcu, Stifler i Tomek Olejnik odpisali nam, więc chyba fajny wynik, ponieważ są to zawodnicy wiadomo znani. Stifler oczywiście walka wieczoru z Popkiem, więc fajnie, fajnie. No i w komentarzu napiszcie, czy czekacie na Fame MMA 7 oraz swoich faworytów. Będę czytał, przyczepiał serduszka i zostawcie tu dużo łapeczkę w górę, przechodzimy do podsumowania. Szybki edit po polubieniu wiadomości Tomka Olejnika. Odpisał mi, że mam na stories, więc już ten link jest gotowy, bo wcześniej czekał na linka, więc tego linka również wrzucam w opis, więc jeśli chcecie, to możecie z jego linku kupić pay-per-view do gali Fame MMA.
Dobra, więc wielkie dzięki za obejrzenie tego filmu do końca. Pamiętajcie o łapeczkach w górę dużo i będę zadowolony. Subskrybujcie kanał, ponieważ lecimy w niesamowitym tempie w górę. I tutaj macie mojego Instagrama. Jeśli mnie zaobserwujesz, otrzymasz spam lajków na profilu, więc warto otrzymasz lajki, jak mi dasz followa, a to mega ciekawy profil, wiadomo. No i w sierpniu bardzo ważna rzecz i tutaj będzie pierwsze info, więc bądźcie. Bardzo was proszę, wszystko w sierpniu się zmieni. No i napiszcie, czy oglądacie galę Fame MMA 7 w komentarzu już 5 września. Wszystko, ja się z wami żegnam. Siemanko.